raz pierwszy na terenie gminy Przemęt odbywają się zawody taekwondo. Tak jak wiemy, od 13 lat Fuksun Pawłowice prowadzi szkolenia naszej młodzieży na terenie gminy Przemęt. Dzisiaj mamy okazję właśnie zobaczyć, jak to wygląda. Gmina Przemęt sportem stoi. Niepełna jest pełna, 3 tygodnie temu też odbyły się zawody ogólnopolskie w Mochach, w judo, gdzie też nasz klub Judo Pol Przemęt organizował także zawody. Mamy wspaniale już wyposażony teraz Orlik po ogromnych tutaj nakładach związanych z odnowieniem sprzętu. Trenowanie taekwondo bardzo pozytywnie wpływa na rozwój dzieci. Przy tej dyscyplinie ćwiczą wszystkie partie mięśniowe. Zajęcia wyrabiają u dzieci koordynację ruchową, równowagę, poprawiają koncentrację oraz uczą dyscypliny. Młodsze dzieci na zajęciach uczą się postawy oraz technik kopnięć, a starsze jak je wykorzystać podczas walki. Warto od najmłodszych lat zainwestować w swoje pociechy nie tylko po to, by były sprawne fizycznie, ale żeby były odważne, pewne siebie i zdyscyplinowane. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy trenują tutaj w tej miejscowości, mamy bardzo duże osiągnięcia. Od 2008 roku prowadzę treningi tutaj w szkole podstawowej w Buczu i wcześniej też w szkole podstawowej w Przemęcie. Największe takie osiągnięcia naszych zawodników to medale na Mistrzostwach Polski oraz medale na Pucharach Świata.